Maciej Wośko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl, a to jest wywiad gospodarczy, czyli kwadrans na temat naszych pieniędzy i dzisiaj również pieniędzy Narodowego Banku Polskiego. Z nami jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, była członkini Rady Polityki Pieniężnej. Witam bardzo serdecznie pani profesor. Witam pana redaktora i oczywiście naszych telewidzów. Również członek Rady Programowej Gazety Bankowej. Tym milej gościć panią profesor w studiu. Strata Narodowego Banku Polskiego za 2023 rok może ostatecznie wynieść nawet 27 miliardów złotych, pomimo tego, że wcześniej prezes Banku Centralnego deklarował kilka miliardów złotych zysków, informuje Business Insider Polska. To portal, który dość konsekwentnie się śledzi wynik Banku Centralnego, bo w grudniu z kolei dziennikarze Business Insidera alarmowali, że według wstępnych szacunków Narodowego Banku Polskiego strata banku za 2023 może wynieść nawet 20 miliardów złotych, wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider. Kiedy słyszymy strata, to zaczynamy się denerwować, zwłaszcza gdy czytamy takie tytuły: gigantyczna strata NBP, strata NBP za 23 wyniesie grubo ponad 20 miliardów, miliardowa strata NBP, padają szacunki. Z czego wynika, czy co oznacza, że bank centralny zanotował ujemny wynik finansowy i z czego to wynika, pani profesor? Ja może bym zaczęła od tego, co wynika z tych, no powiedzmy, dywagacji tego Business Insidera. Więc oni powinni albo pójść na jakiś kurs, przynajmniej taki, gdzie im wyjaśnią podstawowe pojęcia, albo nie powinni się w ogóle wypowiadać, ponieważ opowiadają brednie. Brednie. Otóż Narodowy Bank Polski przy swoich licznych funkcjach ma również taką, że on zarządza rezerwami państwa. To są państwowe rezerwy, to nie są wyłącznie rezerwy NBP, to nie jest prywatny kapitał. I zarządzanie tymi rezerwami polega między innymi na tym, żeby mieć takie zabezpieczenie, że jeśli będzie trzeba coś płacić w imieniu państwa, to oczywiście my możemy te środki podstawić. To jest typowe dla takich krajów o gospodarce rynkowej, no bo kiedyś nie mieliśmy takiej sytuacji do 89 roku, no i mieliśmy katastrofę, bo wtedy można nas po prostu dowolnie rozgrywać. Otóż jeśli chodzi o te rezerwy, to one są trzymane w dużej części, nie mówię, że w całości, ale w bardzo dużej części w walutach zagranicznych i w zagranicznych różnego rodzaju instrumentach finansowych. I gdybyśmy popatrzyli na to, jaki jest udział tychże instrumentów finansowych, jak on się zwiększał na przestrzeni ostatnich lat, no to trzeba by przyjąć, że tak jak suma bilansowa Narodowego Banku wzrosła około dwukrotnie. Ja nie wiem, jak jest w 23 roku, bo to wiedzą ci ludzie z Business Insidera, ale ja nie, bo dopiero będę wiedziała, jak będzie po audycie. Ale generalnie wzrosła mniej więcej dwukrotnie w ciągu tych ostatnich lat, od 2015 roku do 2023. To również podwoiły się nasze rezerwy, nie licząc rezerw w złocie. Ja mówię tylko o rezerwach w papierach wartościowych. I co to oznaczają te rezerwy? Te rezerwy oznaczają mniej więcej tyle, że Polska pożycza bardzo wiarygodnym inwestorom pieniądze, no bo to są należności. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że my pożyczyliśmy komuś, no powiedzmy, $100. Jeżeli kurs w danym momencie złotówki w stosunku do dolara był 5 złotych, no takiego na szczęście nie było, ale mówimy teoretycznie, na przykład Google mogłoby tak zaproponować, no to w tym momencie nasze należności u tego naszego dłużnika wynoszą 500 zł. Ale ponieważ można powiedzieć, że nasz kurs nie jest od nikogo zależny poza tym, że decydują warunki zewnętrzne, rynkowe, i albo się podoba nasza złotówka, albo nie, albo się podobają nasze papiery, albo nie, i załóżmy, że nasz kurs się umocnił. No bo to na przykład mogło być po tej właśnie wypowiedzi Google, że nagle za dolara płacimy 5 zł, no i wtedy się cieszymy, bo mamy 500 zł, prawda, tam tego dłużnika, kiedyś to sobie wyegzekwujemy. Ale za chwilę okazuje się, że to była pomyłka. To nie jest 5 zł, to jest tylko 4. To ile żeśmy stracili? No niestety straciliśmy 100 zł. I
to jest strata rzeczywista? Nie, to jest strata księgowa. Po prostu nie wiadomo, jak będziemy chcieli sprzedawać te nasze należności, ile naprawdę to będzie warte. Otóż tak się zdarzyło w ostatnim roku, ale to nie jest tylko ostatni rok, bo ten trend trwa co najmniej od 2 lat, jeżeli nie 3, że złotówka systematycznie umacnia się w stosunku do głównych walut światowych. Ja nie wiem, jak wygląda w tej chwili, bo ja bym musiała mieć taki kurs, który jest brany do obliczania bilansu. Ale ja mogę powiedzieć, jak wyglądało to na koniec 2022 roku. Nasza złotówka umocniła się 11% w stosunku do dolara i aż 8% w stosunku do euro. I w związku z tym, to były dzienne takie, bo to się bierze datę dzienną z ostatniego dnia roku. To co to oznacza? No to jest właśnie ten mechanizm, o którym ja mówię. Nam się wydawało, że mamy tyle, no bo w przeliczeniu na złotówki te rezerwy były więcej warte. W momencie, kiedy złoty się umacnia, no to te nasze rezerwy teoretycznie są mniej warte. Czy to jest rzeczywista strata? Oczywiście nie. To jest zasada ostrożnej wyceny. I tego typu różnice kursowe wykazuje się w rachunku zysków i strat. To jest potem oczywiście rozliczane w czasie, tak jak księgowość nakazuje, ale to nie jest rzeczywista strata. Więc byłoby dobrze, żeby ci ludzie, którzy opowiadają takie nonsensy, albo czegoś się nauczyli, jeżeli to jest w ogóle możliwe, bo nie każdy przyswaja wiedzę. Dlatego, że jak się ma barierę intelektualną, no to niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie pokonać. Na to, że jest to tak zwana strata papierowa, To jest strata taka, powiedziałam, która wynika z reguł rządzących sporządzaniem sprawozdania finansowego każdego podmiotu, bo podobnie będą miały prawdopodobnie wyniki również nasze, powiedzmy, firmy ubezpieczeniowe czy niektóre banki. Ja mówię o poziomie rezerw, bo one nie mają aż tak dużego znaczenia jak w bilansie NBP. Ale na przykład przy ubezpieczycielach to ten problem może wystąpić, jeżeli inwestowali dużo w aktywa zagraniczne. No a my inwestujemy ogromne pieniądze w aktywa zagraniczne, no bo na tym polega właśnie zarządzanie rezerwami państwa. Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego pisze tak: na wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego największy wpływ ma kurs złotego na koniec roku. Jeśli złoty się umacnia, to wbrew pozorom NBP odnotowuje ujemny wynik finansowy, który ostatnio jeden z członków czołowych ekspertów nazwał stratą papierową, niczym nie grożącą. Szczególnie od września 23 złoty zaczął się umacniać i wyjątkowo gwałtownie umacniać. Trzeba też pamiętać, że Narodowy Bank Polski ponosi wielomiliardowe koszty skutecznej walki z inflacją. Ujemny wynik finansowy w ostatnich latach odnotowało wiele banków centralnych, w tym między innymi amerykański bank centralny czy też bank centralny szwajcarski. Czyli no jakby, tak jak pani profesor mówi, nie jest to nic, to nie jest nic dziwnego. To znaczy, ja bym powiedziała jeszcze inaczej, bo tu mamy jak gdyby dwie kategorie. Jedna to jest rzeczywiście, i to jest największa, no nazwijmy to w cudzysłowie, bo to nie jest strata, przecena naszych przeliczeń na złotówki, naszych rezerw, i tu bardzo silnie działa kurs. I tutaj wątpliwości nie ma. Jak będzie opublikowany już po audycie bilans Narodowego Banku Polskiego, to każdy, kogo to interesuje, może wejść na stronę NBP-u i sobie po prostu poczytać i sprawdzić, jak to było w ostatnich latach. Ale mamy drugi czynnik i ten jest bardzo ważny, bo wszyscy krzyczeli dookoła, że jest inflacja i Narodowy Bank Polski musi, i rzeczywiście musiał, stosować jastrzębią politykę. I niestety, ale to jest bardzo droga rzecz. Dlatego, że trzeba sterować płynnością banków. Steruje się płynnością banków zazwyczaj przy pomocy operacji otwartego rynku. Przy tych operacjach otwartego rynku stosuje się jako jeden z głównych mierników referencyjną stopę Narodowego Banku Polskiego. Czymżeż jest ta referencyjna stopa? Bo myślę, że tutaj też nie ma zrozumienia. Otóż to jest oprocentowanie bonów NBP, przy których sprzedaży lub zakupie Narodowy Bank Polski wpływa na płynność, czyli powiedzmy wartość tych środków, które mają banki komercyjne. I jeżeli oprocentowanie
tej podstawowej stopy jest wysokie, no to właśnie oznacza nie mniej, nie więcej, że jest bardzo wysokie oprocentowanie tych bonów. I jeżeli my mamy nadmiar płynności, a mamy cały czas, bo do nas napływają ogromnym strumieniem inwestycje zagraniczne, jak również środki pomocowe z Unii, chociaż one mają znacznie mniejszą rolę i są wyraźnie przeceniane, jeżeli chodzi o percepcję społeczną, chociaż mają istotne znaczenie dla poszczególnych projektów, ale ogólnie. No to oczywiście koszty tej interwencji, nazwijmy to, czy raczej standardowych działań, bo to nie jest interwencja w sensie, że coś próbujemy na siłę poprawiać, tylko to są normalne, standardowe działania każdego banku centralnego. Dlatego między innymi na Zachodzie, gdzie nie ma tego problemu z tą nadmierną płynnością, to koszty prowadzenia polityki pieniężnej są relatywnie znacznie mniejsze niż w Polsce, a my mamy bardzo wysokie i to są rzeczywiście poniesione koszty. Teraz, żeby wyjaśnić wszystkim już do końca. Czy Narodowy Bank Polski na tych swoich działaniach związanych z zarządzaniem rezerwami państwa oraz prowadzeniem takiej polityki pieniężnej, która wynika i ze statutu, i z ustawy, i z konstytucji. I z potrzeb. Mhm. Tak. Czy on ma zysk, czy stratę, to w gruncie rzeczy no, ma pewne znaczenie dla budżetu, jeżeli są zyski. To znaczy, są to również zyski wirtualne, są to również zyski bilansowe, ale, tak, no ale one tu... to nie są efektywnie wpłacane pieniądze, żebyśmy to jasno sobie powiedzieli, do budżetu. Jednak są to środki uzupełniające poniekąd. Nie, to są tylko środki wykazywane w budżecie, które zmniejszają potrzeby pożyczkowe państwa, zmniejszają potrzeby pożyczkowe, a więc nie są to pieniądze tak jak z podatków, że mi to wpływa, ja mogę to wydać. I ja bym polecała tym wszystkim ludziom, którzy piszą te bzdury, żeby zajrzeli sobie chociażby na stronę Ministerstwa Finansów, ale z poprzednich lat, kiedy, bo w ubiegłym roku też Narodowy Bank Polski miał bardzo wysoką stratę bilansową, trochę mniejszą niż 20 miliardów, ale też była bardzo, bardzo duża ta strata. Bo wynikało to cały czas z umocnienia złotówki, bo tutaj była mowa w komunikacie tylko o tych rocznych wynikach, ale i w ubiegłym roku było to samo zjawisko, bardzo silne umocnienie naszej waluty. I otóż na stronie Ministerstwa Finansów jest takie operatywne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. I chyba to będzie tablica trzecia, gdzie jest pokazane, jak się finansuje potrzeby pożyczkowe państwa. I radziłabym tym, którzy wypisują takie nonsensy, wprowadzając je w błąd w ogóle o czytelników, ale także chyba starając się straszyć polskie społeczeństwo, że grozi nam jakaś niewypłacalność, katastrofa i tak dalej, żeby łaskawie zajrzeli jednak do tego i przestali siać, kiedyś to się mówiło, niesiej poruty. Może to jest takie kolokwialne wyrażenie, ale naprawdę zastanówmy się, jaki jest interes nasz tutaj, czy tych grup, które tego typu dezinformacje szerzą, jakie są ich cele, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można, żyjąc w Polsce, atakować wszystkie główne instytucje i również walutę naszą, bo my wszyscy na tym tracimy, bo jak stracą zaufanie inwestorzy i nagle złotówka gwałtownie zacznie tracić na wartości, to również nie będziemy mieli ani inwestycji, ani innych środków, które są nam potrzebne do normalnego funkcjonowania i rozwoju. Więc jak powiedziałam kiedyś, jak mówię, wylała się na mnie ogromna fala hejtu, ale nadal to powtarzam i będę powtarzać jak mam. Można wypowiadać się negatywnie o politykach, no bo jak ktoś się na to decyduje, to trudno jego decyzja i trudno. Ja jestem przeciwna, ale jeśli ktoś rozładowuje swoje frustracje w ten sposób, no to nie wiem, nie jestem psychologiem ani psychiatrą, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast są dwie instytucje święte w każdym kraju. W Anglii jest to królowa, teraz król. W krajach takich jak Polska jest to prezydent i na temat prezydenta nie wolno wypowiadać się negatywnie, bo on uosabia majestat naszego państwa. Jeżeli ktoś ma zranić swoje państwo, to po prostu droga wolna, nikt nie wymaga tutaj jakichś specjalnych zgód na paszport, można sobie jechać za granicę i tam być. I stamtąd, jeżeli ktoś pluje, to już trudno. I druga instytucja to jest Narodowy Bank Polski, bo to jest nasza waluta, ona jest tutaj amortyzatorem wszystkich tych negatywnych zdarzeń,
zdarzeń, które do nas napływają ze świata, nie zawsze jest w stanie to zamortyzować, no bo żaden amortyzator, jeżeli się jest jakaś totalna katastrofa, nie wytrzymuje presji, ale później wraca to wszystko do równowagi. Także jeszcze raz apeluję do tych, którzy, nie wiem dlaczego, sieją taką dezinformację, opowiadają głupoty, bo to są absolutne wyssane, ja nie wiem, czy z brudnego palca, czy z jakiejś niewiedzy, czy też na polecenie polityczne. Sieją tego typu dezinformacje, żeby się zastanowili, po co to robią, po co ci ludzie to robią. I musimy kończyć. Drodzy państwo, zatem warto poszperać w definicjach i dokładnie dowiedzieć się, kiedy mówimy o stracie Narodowego Banku Polskiego albo ujemnym wyniku finansowym Narodowego Banku Polskiego, co to oznacza, żeby nie robić tak prostych analogii do budżetu, choćby budżetu domowego, bo to są często dwie różne rzeczy. Budżet państwa, budżet domowy, bardzo, i bardzo to jest serdecznie, zupełnie dwie różne kategorie. Bardzo serdecznie pani profesor Grażyna Jancyparowicz dziękuję za obecność. Ja bardzo dziękuję w studiu i państwa. Cieszę się, że zapraszam tu na wywiady gospodarcze w telewizji w Polsce. Do zobaczenia i jak zawsze zapraszamy do komentowania. Dziękuję bardzo.